Niezależnie od tego, czy wolicie rozwiązywać problemy spokojnie rozmawiając, czy też wymierzając kopniaka prosto w twarz, Xbox Game Pass pomoże wam to zrobić. Przyjrzyjmy się więc niektórym z niesamowitych nowych tytułów, które dołączyły do usługi na koniec sierpnia. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to filiżanka dobrej kawy i ktoś, z kim można porozmawiać. I to bez względu na to, czy jesteśmy prostym Kowalskim, który utknął w beznadziejnej pracy, czy elfem, który zakochał się w sukubie. Akcja Coffee Talk toczy się w alternatywnej wersji Seattle, gdzie wszystkie fantastyczne istoty żyją we względnej harmonii. Jako lokalny barista macie za zadanie przygotować odpowiednią kofeinową miksturę, która ukoi ich duszę i wysłuchać ich opowieści. Jesteście kimś w rodzaju terapeuty, tyle że z cynamonową latę zamiast wykształcenia medycznego. Dzięki relaksującej ścieżce dźwiękowej Coffee Talk jest jedną z najbardziej chillowych gier, w jakie kiedykolwiek zagracie. A dzięki sterowaniu dotykowemu dostępnemu od dnia premiery będziecie mogli zrelaksować się przy niej w prawdziwej kawiarni. Pierwszy epizod trafił do Xbox Game Pass i PC Game Pass 16 sierpnia, a drugi ma się ukazać w przyszłym roku. Nie możemy zapominać o przeszłości, ale nie ma powodu, by jej nie podrasować, dlatego klasyczny RTS Commandos 3 otrzymał remaster HD. Zmierzycie się z siłami III Rzeszy i będziecie walczyć na różnych polach, od okopów Stalingradu po piaszczyste plaże Normandii, prowadząc osławioną jednostkę sił specjalnych głęboko za linię wroga. Jeśli jednak nie brzmi to wystarczająco ambitnie, możecie też przejść do trybu online i zmierzyć się ze znajomymi w rozgrywce wieloosobowej dla maksymalnie 8 osób. Dzięki dodaniu przyjaznych dla początkujących samouczków i podpowiedzi, Commandos 3 jest jeszcze bardziej przystępny, więc zarówno nowi rekruci, jak i zatwardziali weterani mogą go wypróbować od 30 sierpnia w Xbox Game Pass i PC Game Pass. Gracze, którzy zapoznali się z mitologią grecką dzięki Hadesowi, poczują się jak w domu, ponieważ kolejna opowieść o togach i trójzębach, Immortals Fenyx Rising, od 30 sierpnia jest dostępna w Xbox i PC Game Pass. Tym razem spróbujecie uratować bogów przed potwornym tyfonem. Po drodze będziecie mieli okazję pożyczyć część boskich mocy, wykorzystując je do walki z mitycznymi wojownikami, takimi jak Herakles czy Achilles. Tutaj drobna rada, celujcie w piętę tego drugiego. A jeśli znudzi wam się wykonywanie poleceń bogów, zawsze możecie poszybować na skrzydłach Dedala i rozkoszować się widokami, jakie ma do zaoferowania ten przepiękny otwarty świat. Zagrajcie w 4K na konsoli Xbox Series X, a Immortals Fenyx Rising naprawdę wyda wam się darem prosto z Olimpu. Wielkie miasto wygląda pięknie nocą, a przynajmniej wyglądałoby, gdyby nie było pełne ludzi, którzy próbują nas zabić. Midnight Fight Express to oldschoolowa bijatyka prosto z Polski, w której wcielamy się w zreformowanego członka przestępczego podziemia. Spokojna emeryturka jednak szybko się kończy, gdy dowiadujecie się o nikczemnym spisku mającym na celu przejęcie całego miasta i wyruszacie na solową wyprawę, by temu zapobiec. Niestety żaden z dawnych kolegów nie cieszy się na wasz widok, więc będziecie musieli wykazać się nie lada kreatywnością, by ich wszystkich pokonać. Korzystajcie ze wszystkich elementów otoczenia i każdego skrawka bojowego know-how, by załatwić wrogów, a potem przygotujcie się na więcej. Do wschodu słońca pozostało sporo czasu, a po drodze czeka jeszcze wielu bandziorów. To prosta historia. Chłopak spotyka dziewczynę, dziewczyna słyszy tajemnicze gwiezdne melodie pochodzące z kosmicznych asteroid, chłopak ma nadzieję, że wspomniane asteroidy mogą zawierać klucz do jego odkupienia, więc wspólnie wyruszają w podróż przez gwiazdy. No dobra, może historia Opus Echo of Starsong nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać na początku, ale jest naprawdę dobra. Echo of Starsong to powieść wizualna z niewielkimi elementami logicznymi i zarządzaniem zasobami, w której przemierzamy Układ Słoneczny zniszczony przez wojnę, dowiadując się po drodze więcej o różnych frakcjach, które go zamieszkują. Im dalej będziecie szukać, tym bardziej zbliżycie się do prawdziwego źródła tych fascynujących gwiezdnych melodii i starożytnych sekretów, które skrywają. Okrzyknięta jedną z najbardziej poruszających opowieści we współczesnej historii gier, Opus Echo of Starsong jest dostępne dla posiadaczy Xbox Game Pass i PC Game Pass od 25 sierpnia. Uwielbiamy, gdy duże gry trafiają prosto do oferty Xbox Game Pass, ale w przypadku Tinykin zadowolimy się też naprawdę, naprawdę małą. W tej trójwymiarowej grze logiczno-platformowej wcielamy się w nieustraszonego poszukiwacza przygód o imieniu Milo, który w jakiś sposób utknął na Ziemi w 1991 roku i skurczył się do rozmiarów mrówki. No, wszyscy wiemy, jak to jest, prawda? Na szczęście na zawołanie ma całą armię Tinykinów, którzy chętnie mu pomogą.
Te małe stworzenia, oprócz tego, że są przeurocze, potrafią łączyć się ze sobą, tworząc drabiny i mosty. Potrafią też przesyłać prąd elektryczny, wysadzać rzeczy w powietrze i spełniać wiele innych przydatnych funkcji. Jeśli więc jesteście gotowi przyjąć pod swoje skrzydła całe stado dziwacznych małych stworzeń, Tinykin ląduje w dniu premiery, czyli 30 sierpnia, w Xbox Game Pass i PC Game Pass. Podczas gdy Milo buszuje w świecie z 1991 roku, Exapunks przenosi nas do roku 1997, gdzie będziemy władać czymś jeszcze potężniejszym niż horda Tinykinów – kodem komputerowym. Ta rozbudowana gra logiczna stawia na hakowanie, ale nie tak jak w filmach, gdzie facet po prostu klepie w klawiaturę przez kilka minut, a potem mówi gotowe. Mówimy tutaj o prawdziwym hakowaniu, gdzie buduje się programy i pisze wirusy, które są specjalnie zaprojektowane, by przedrzeć się przez systemy, zniszczyć pliki, a potem zniknąć bez śladu. Możecie nawet zmierzyć się z przyjaciółmi w hakerskim pojedynku, walcząc ze sobą niczym para programistów wagi ciężkiej. Nieważne więc, czy chcecie obalić rządy, czy po prostu szukacie nowej gry logicznej, Exapunks jest warte sprawdzenia. Sam Barlow już od jakiegoś czasu miesza nam w głowach swoimi pokręconymi thrillerami FMV, czyli Telling Lies i Her Story. Teraz powraca z kolejną mroczną tajemnicą zatytułowaną Immortality, która 30 sierpnia w dniu swojej premiery trafia do Xbox i PC Game Pass. Marisa Marcel to aktorka, która w ciągu 30 lat zagrała w 3 filmach, z których żaden nie został nigdy wypuszczony na ekrany. W zasadzie można byłoby przypuszczać, że przepadły. Aż do momentu, gdy sama aktorka znika, a jej ekranowy wizerunek staje się jedynym pozostałym po niej śladem. Jeśli zechcecie dowiedzieć się, co się z nią stało, będziecie musieli wziąć pod lupę wszystkie nagrania, jakie wpadną wam w ręce, wyłapując najdrobniejsze szczegóły i podążając ich tropem, aż dotrzecie do czegoś zbliżonego do prawdy. Dzięki garści nowych premier, mieszance hitów AAA i dziwacznych tytułów indie, a także nietypowym klasykom retro, Xbox Game Pass oferuje w tym miesiącu naprawdę dużo dobra. Dajcie nam znać w komentarzach, który tytuł podoba wam się najbardziej i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, by mieć pewność, że jako pierwsi dowiecie się o wszystkim, co trafi do usługi w przyszłości. Trzymajcie się, cześć!